Gary Gensler twierdzi, że Bitcoin nie jest security, mamy problemy w amerykańskim rządzie, mamy sporo informacji z rynku, w tym to, że Binance powolutku wychodzi z Rosji i zaczyna sprzedawać, mamy duże zmiany w holograf, a więc mamy ranking i naliczanie punktów, mamy mint NFT od Linea, mamy moje podejście do Chainlinka, mamy sporo wiadomości z rynku i naszych projektów. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie, czwartek, czwarteczek, czwartunio, zbliżamy się do weekendu, mamy oczywiście 28 września, a my z pasją szybciutko lecimy z naszymi kryptotematami. Oczywiście jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, subskrypcja, dzwoneczek, dzięki temu jesteś na bieżąco i możesz wybierać te materiały, które interesują Cię spośród mojego całego wachlarzu filmów. Oczywiście warto zostawić zawsze łapę w górę, skomentować to o czym rozmawiamy w tym materiale. Nie ważne, czy się zgadzacie, czy nie. No i oczywiście przypominam, że ja nie jestem żadnym doradcą finansowym, inwestycyjnym. Wszystko, co mówię w tym materiale, to oczywiście nie jest porada inwestycyjna. Zaczynamy oczywiście od strony kryptoekipa.pl. Znacie ją bardzo dobrze. Tutaj, przypominam, macie najnowsze informacje. Wczoraj mieliśmy bardzo mocnego SpaceXa na temat wyroczni i trendu RWA. Myślę, że to jest coś, co warto obejrzeć. Niedużo ludzi było na tym space'ie. To też pokazuje, że jak robimy tematy techniczne, to jest trochę mniejsze za Zainteresowanie, niż na przykład, kiedy robimy właśnie tematykę airdropów. Warto w ten trend się zagłębić, warto zobaczyć, jakie jest powiązanie pomiędzy wyroczniami, a właśnie trendem Real World Asset. Myślę, że gdzieś tam to jest obowiązkowe do obejrzenia. Będzie również ten materiał na YouTube. Oczywiście mamy dla Was promocję w kryptosklepie. Wszystko macie na naszym profilu hodl shopu, tutaj macie dokładnie rozpisaną promocję, zrobiliśmy różne ciekawe zestawy także jak najbardziej warto z tym się zapoznać, oczywiście kryptosklep.com, no i to nad czym pracujemy to jest kolekcja jesień zima tym razem się przyłożyliśmy naprawdę mocnej grafiki, najwyższa jakość, przypominam szyjemy w Polsce nadruki bardzo dobre bawełna, odpowiednia gramatura także co do jakości możecie być pewni i tym razem myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo ta kolekcja jest bardzo subtelna, bardzo delikatna i oczywiście promująca króla kryptowalut, a więc samego bitcoina. Tyle, jeżeli chodzi o parafialkę. Przechodzimy, oczywiście, do rynku. Bitcoin 26475. Można powiedzieć, że stabilnie. Mam tu na myśli to, jeżeli porównamy bitcoina do innych aktywów, Ether 1642. Jeżeli chodzi o mnie, skupiłem trochę bitcoina za 25 tysięcy. Skupowałem ostatnio Ethera i mam zamiar rozegrać tę pozycję krótkoterminowo. Ten koszyk mam rozegrać krótko. Terminowo, jeżeli oczywiście to się uda. Jeżeli chodzi o altcoiny, większość altcoinów radzi sobie bardzo średnio. Oczywiście są wyjątki. Myślę, że każdy ma w swoim portfelu jakieś altcoiny, które świecą się na zielono, natomiast większość altów jest oczywiście w dołku i również ostatnio nagrywałem wam materiał, jeżeli chcecie, można do niego wrócić, dlaczego ja obecnie altów nie kupuję. Dzieje się w Stanach Zjednoczonych, oczywiście grillowany jest Gary Gensler. Możecie wejść sobie na Watcher guru i zobaczyć, jak to ta rozmowa wyglądała, kiedy miotał się, kiedy został zapytany. Czy Bitcoin jest właśnie security? Powiedział, że nie jest, natomiast unika odpowiedzi właśnie dotyczących altcoinów. Tutaj bardzo mocno się miota no i teraz mamy y, informację przynajmniej y, gdzieś tam Goldman Sachs podaje, że na 90% słuchajcie, procent rząd y, USA zostanie zawieszony, oczywiście jest tu spór wewnętrzny y, i tak jak sam Gensler powiedział, najprawdopodobniej 90% pracowników sec będzie musiało iść na przymusowy urlop co pewnie nas wszystkich y, cieszy natomiast dlaczego to jest dla nas ważne oczywiście w kontekście ETF-ów, sam Gensler podobno wysłał pisma do wszystkich y, właśnie instytucji, które starały się o tego ETF-a, żeby gdzieś tam uzupełnić te dokumenty, i nie wiem, czy będzie chciał to spią spiąć do piątku, no ale tak to wygląda. Oczywiście obserwujemy, bo jest to bardzo ważne wydarzenie dla rynku krypto, jeżeli e, pewne rzeczy tutaj zagrają. Ja będę chciał oczywiście te swoje pozycje krótkoterminowe realizować, dlatego że rynek jest tak niepewny, że każdy dolar wyjęty z rynku jest bardzo ważny. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Mamy informację oczywiście o tym, że Binance wychodzi z Rosji. E, no i teraz. Gdzieś tam próbowałem sobie to analizować, bo tego typu wydarzenie zawsze jest po to, żeby coś na tym trudnym rynku, gdzie nie jest łatwo coś ugrać. No i teraz oni sprzedali tutaj właśnie to tego Binance'a takiej giełdzie, która nazywa się ComEx dla mnie w ogóle giełda praktycznie nowa wrzesień 23, słuchajcie, założone konto na Twitterze, utworzona chyba tylko po to, żeby gdzieś tam to kupić, no i teraz najprawdopodobniej jakoś się dogadali, to mogą być ludzie, jacyś tam Binance'a, którzy w Rosji tym zarządzają, dlaczego ja zainteresowałem się tym tematem biorąc pod uwagę jak duży był Binance ile tam jest użytkowników, sprawdzałem przede wszystkim, czy nie ma tutaj tokena giełdowego, żeby jakoś to rozegrać, no ale nie ma, więc temat na na pewno dziwny, że Binance podjął decyzję o sprzedaży takiemu nowemu podmiotowi, podmiotowi, ale na pewno coś tutaj jest, jakieś tutaj biznesiki mają. Natomiast jest taka informacja, że rzeczywiście Binance z Rosji wychodzi. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Często pytacie mnie o tego Chainlinka, jak to jest. I teraz naprawdę mamy mega szum informacyjny. Z jednej strony oczywiście zgadzam się z wszystkimi, którzy mówią, Chainlink to jest stara kryptowaluta to jest kryptowaluta, która jest z nami wiele lat, zrobiła potężne ATH, tak, przypominam, że ATH ma Chainlinku było 52 dolary więc dość sporo no i większość ludzi tak naprawdę ma awersję do tych dużych pozycji, które robiły duże wyniki z pierwszej pięćdziesiątki czy setki market capu, natomiast ja patrzę na to zupełnie inaczej, przede wszystkim yy, yy, przede wszystkim słuchajcie, sam, yy, sam Chainlink bardzo mocno się rozwija, mówili o tym wielokrotnie, y, coraz to więcej partners, ale to, co mnie interesuje, to oczywiście chaining build, i tutaj widzimy coraz więcej projektów, i teraz moja decyzja o wejście w Chainlinka, nie wynikała z tego, że na samym linku chcę zrobić nie wiadomo jakie wyniki, nie wiadomo ile X-ów. Uważam, że uda mi się, oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, na tej pozycji zarobić, natomiast dla mnie steykowanie Chainlinku, ostatni raz to powtarzam, to jest ekspozycja na te projekty, które budują się właśnie w tym programie Chainlink Build i to jest dla mnie absolutnie fundament. Oczywiście było tutaj ryzyko, tak jak Wam rozpisałem to na moim X-ie, że w momencie kiedy mrozimy swoje kryptowaluty, nieważne w jakim projekcie na rok czasu zawsze ponosimy ryzyko. Może być tak, że przez ten rok pozycja pójdzie bardzo mocno w górę, a my nie możemy jej sprzedać, i ja już parę razy taki błąd popełniłem, między innymi przy Ferum Network, gdzie straciłem około 20 tysięcy dolarów, gdyby mógł to odstejkować, sprzedać. No ale człowiek uczy się na błędach, więc ja tu standardowo gram na dwóch koszykach, dużą część linków zastejkowałem, żeby dostawać airdropy tych projektów z tego ekosystemu, a drugi koszyk będę chciał rozegrać przy wzrostach i być może zrobię to już niedługo, bo chaining trzyma się całkiem nieźle. Dlaczego chaining rośnie? Ostatnio widziałem u Kamila Jerząbka na X fajny wpis zajrzyjcie, zobaczcie, jeżeli się zgadzacie to super jeżeli nie to też dobrze. Dla mnie to jest właśnie ważna pozycja i to mi daje ekspozycję na ekosystem. I teraz trochę odnoszę to do Solany. Pamiętam kiedy ja bardzo długo promowałem Solanę, w której byłem od początku i teraz dla mnie było ważne to, że yy, Token Sol był wypompowany i kiedy pokazywaliśmy kolejne projekty z ekosystemu Solama, kolejne gry, kolejne MFTki, oczywiście wszyscy mówili, ale Sol jest wypompowany. Natomiast to nie o to chodzi też, żeby mieć samego linka, ale żeby przyjrzeć się tym projektom, które będą budować się w tym ekosystemie, a jest już ich około 60. Warto zrobić własny research, przeanalizować, i do części tych projektów nie mamy dostępu. Jedyną możliwością pozyskania tych tokenów jest stekowanie linka. I oczywiście, jeżeli ktoś jest dobrym traderem, jeżeli ktoś obraca fajnie kapitałem, to może wyjść tak, że on więcej zarobi na zmianie kursu linku niż ja na tych pozycjach. Ale ja liczę, że biorąc pod uwagę, jak ważnym dzisiaj chainlink jest graczem, jakich ma partnerów, jak się rozwijają jego produkty niesamowicie w ciągu ostatnich właśnie 10 czy 6 miesięcy. Liczę tutaj, że również trafię tam dobry projekt, dobrego gema, ale to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i odpowiadając jeszcze na wasze pytanie, jeżeli chodzi o samego linka jeżeli chodzi o staking, druga runda stakingu ruszy w ostatnim kwartale tego roku. I te osoby, które już mają zastejkowane, będą takimi early birds będą miały pierwszeństwo. Jeżeli zostanie pula, inne osoby będą mogły dołożyć. Ja już wiem, że ten mój koszyk zostanie ze mną. Chcę mieć ekspozycję właśnie na ten ekosystem i na pewno będę swoje linki tutaj stejkował. Ale to jest wasza prywatna decyzja. Chciałem tylko wam powiedzieć, że dlaczego ja mam linka, bo ostatnio jest duże zamieszanie, że gdzieś tam część, kto. Tokenów jest wysyłanych na, na Binance'a, że, że będzie właśnie bardzo duża pobaż tego y, tokenu. Weźcie pod uwagę, że LINK musi rozwijać swój ekosystem. Tłumaczyłem to wiele razy, natomiast oczywiście też y, wiele osób zajmujących się analizą techniczną wróży tutaj duży dump, jeżeli tak będzie, dokupię sobie koszyk. Nie mam z tym żadnego problemu. Lecimy sobie dalej. Airdropy. Ostatnio niewiele się działo. Mam na myśli to, że dużo robimy, a niedużo dostajemy. Ja sam mam rozpoczęte dziesiątki tematów, gdzie mam pokręcone wolumeny, transakcje i ostatnio te airdropy nie wypłacały. I tutaj nagle spadła na nas Celestia. Sprawdzajcie swoje adresy. Macie oczywiście ten adres u nich na oficjalnym Twitterze genesis.celestia.org Jeżeli chodzi o mnie, ja nie działam na atomie, nie działam w tym ekosystemie, nie stejkowałem atomu, ale załapałem się tutaj za to, że działałem na drugich warstwach, także mam portfele, gdzie ten airdrop dostanę. Mam nadzieję, że to będzie taki przedsionek pod przyszłe airdropy. Oczywiście zobaczymy, jaka będzie tego cena. Z tego co udało się przeczytać w, w privacie, były te pokemy kupowane po jedem 3, nawet do 3 dolarów, więc Możemy tutaj być optymistami. Zobaczymy, w jakim miejscu będzie rynek w momencie właśnie listingu i zobaczymy, jak to przełoży się na wyniki, ale to taki dodatkowy airdrop, który przynajmniej mi wpadł dodatkowo, bo ja też tutaj nie działałem mocno na atomie, nie działałem w ogóle prawie na atomie, więc mnie to cieszy, zobaczymy, ile uda się z tego ugrać, ale mnie cieszy każdy dolar pozyskany z rynku kryptowalut. Lecimy sobie dalej. To, co ja teraz robię to przede wszystkim systematyczne działanie. Staram się przynajmniej trzy razy w tygodniu robić nocne klikanie, o którym wam piszę. Na pewno Holograf, na pewno Zora i na pewno Starknet. To są trzy tematy, na których ja jestem skupiony, ale te informacje dostajecie zawsze ode mnie wieczorem. Jeżeli chodzi o sam Holograf, tak jak wiecie, wprowadzili oni ranking. Możecie sprawdzać swoje punkty. Wcześniejsze punkty nie są jeszcze naliczone, ale podobno w ciągu kilku tygodni mają być naliczone, więc nie ma co tutaj się obrażać i nie ma co się bać. I teraz oczywiście rankingi powodują to, że ludzie zaczynają rywalizować przepalać kasę, Dla, w moim przypadku nie o to tutaj chodzi, ja nie będę walczył w tym rankingu, ja robię po prostu swoje za każdym razem jak pojawia się nowy NFT, mintuję tych NFT'ków Mintuję te NFT -ki na kilku sieciach, zawsze jest Zora, zawsze jest Mantle, Natomiast w przypadku tych dwóch sieci nie ma jeszcze możliwości bridge'owania tego na platformie Holograph, więc mintuję sobie zazwyczaj na arbitrum i na optymizm. I robię bridge na cztery dostępne łańcuchy, więc zawsze te 8-10 transakcji przy takim jednym NFT-ku mam. Plus raz na jakiś czas robię swojego nft i robię deploy na dwie trzy sieci. I to jest całe moje zadanie, i nawet jak będę tu mega nisko w rankingu, nie mam zamiaru tu robić więcej, nie będę tutaj nic, słuchajcie, sztucznie nabijał. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, mamy oczywiście Limea, no i wiem, że wiele osób tutaj działało, mamy do odebrania, będą zliczane punkty, XP, będą jakieś nagrody i mamy do odebrania MFTK, ich jest 10 tysięcy, obecnie odebrane jest 3700, a więc to nie jest tak naprawdę dużo. Warto zauważyć, że Zaangażowanie ludzi w projekty, gdzie gramy w pod airdropy, spada, kiedy pojawia się następny duży gracz, i w tym przypadku też tak było. Natomiast warto myślę, że tego MFTK wymintować, no bo Lima też jest tą siecią, gdzie liczymy tutaj na airdrop. I teraz. Bardzo ważne to jest to, że tych layer dwójek jest dużo, i dzisiaj tak naprawdę nikt nie jest w stanie wskazać jednego czy dwóch graczy, którzy ten wyścig wygrają. A więc ja, przynajmniej, działam systematycznie na wielu sieciach, ale nie na wszystkich, i też gdzieś tam podchodzę do tego z chłodną głową. Czyli nie mam postawy roszczeniowej, świadomie robię pewne rzeczy. Jeżeli się nie uda, no to trudno. Takie jest życie, taki jest blockchain. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście SpartaDex mamy ogłoszone kolejne IDO. Tak jak wiecie, teraz mamy nie tylko możliwość uczestniczenia w IDO dla osób, które są posiadaczami NFT-ków od DEX, ale również powoli Sparta sama z Sparta, Token Sparta dostaje kolejne utility i będzie tutaj też możliwość wejścia do tego właśnie IDO dla osób, które mają zastekowane 3000 Sparty. I teraz Wiele osób pytało, czy są tutaj tiery. Nie, nie ma. 3000 to jest, daje wam tutaj możliwość wejścia właśnie do tego IDO. Czy one kiedyś się pojawią? Moim zdaniem tak, ale tego na razie nie wiemy. Czyli to nie jest tak, że ktoś zastykuje 3000 sparty, no to dostanie tutaj większą alokację, dostanie taką samą. Warto ma to zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ten projekt. To jest GameDrop. Będę na pewno się przyglądał i będziemy o tym projekcie jeszcze rozmawiać. Mamy jeszcze trochę czasu. Projekt związany właśnie z tym, żeby. Nie przegapić, słuchajcie, airdropów. Lecimy sobie dalej oczywiście Kanga cały czas dowozi nam nowe produkty mamy opisany na ich koncie na Twitterze Kanga Voucher tak jak wiecie często ze Sławkiem z Kangi rozmawialiśmy na temat tak naprawdę decentralizacji na temat tego jaka jest rola giełd zcentralizowanych rozmawialiśmy o animowości no i właśnie Kanga Voucher to jest takie narzędzie, które pozwala sprzedawać kryptowaluty bez konieczności rejestrowania się na Kanga Exchange macie to rozpisane na ich blogu na Twitterze Myślę, że są osoby, które będą chciały z tego skorzystać. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście MT Tower wylistowany na Kanga. Jeżeli ten projekt Was interesuje, przypominam, że mogliśmy poznać MT Tower na Kryptowersie. Był to również dla nas jako kryptoekipy nowy projekt. Robiliśmy z nimi wywiad, także jeżeli ktoś chce zobaczyć, czym zajmuje się MT Tower, co jest głównym produktem, zapraszam na mój kanał. Tam oczywiście jest odpowiedni film. Lecimy sobie dalej. Chain for Emergy nie śpi, Chain for Emergy jeździ i promuje swój projekt za granicą. No i słuchajcie. Kosmoversa, więc bardzo ważne wydarzenie dla ekosystemu kosmos 2-4 październik także w Istambule, Turcja chłopaki tam będą i również myślę, że jak wrócą to porozmawiamy sobie o tym jakie mamy tam trendy na rynku krypto i co ciekawego w samym ekosystemie kosmos Legend of Elysium tworzy taką własną ala wikipedię więc też możecie sobie zajrzeć informacje na twitterze oczywiście to będzie rozszerzane, rozwijane, najważniejsze informacje Informacje na temat gry, a więc Wikipedia Legend of Elysium. Kto jeszcze nie widział, jak wygląda gra, a wygląda coraz lepiej, zapraszam jeszcze raz na kanał Mładiba, który grywa i pokazuje, że naprawdę można zrobić grę na wysokim poziomie. Mocno kibicuję Legend of Elysium i mam nadzieję, że to będzie taki nasz polski eksportowy Play to Earn, z którego będziemy mogli być zadowoleni. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście GameSwift, mamy informację o tym, że będzie tutaj zebranie zarządu, czyli bardzo ważna rzecz, czyli miesięczna aktualizacja, cały team z Wojtkiem na czele, z Kamilem Jarząbkiem, także myślę, że dla tych osób, które GameSwiftem się interesują, warto również się pojawić, a ja tak jak mówię, cały czas próbujemy wbić się w kalendarz Pana Paragrafa, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje w Gameswiftcie, o tym, jak rozwija się platforma, bo przynajmniej dla mnie, dla osoby, która stoi z boku, wygląda to naprawdę na. Naprawdę ciekawie. Crypto Mayhem dla osób zainteresowanych. Przypominam, że kolejne głosowanie DAO to jest również bardzo ważne. Tak jak widzicie, Crypto Mayhem poszło w kierunku, że pozwala swojej społeczności mieć wpływ na to, jak będzie rozwijała się sama gra. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, działacie w projekcie, to nie zapominajcie o tym, żeby systematycznie tutaj głosować. No i na koniec Tokenomia Pro rusza z kolejnym Zili. My oczywiście też czekamy na ogłoszenie audytu. Przypominam, że Tokenomia. Pro zrobi audyt kolejnego projektu, który wspólnie wybraliśmy razem z naszą społecznością. Wygrał Tenet, zobaczymy, czy ten projekt zostanie wybrany, może zrobią dwa audyty, zobaczymy, natomiast sama tokenomia też ma fajne produkty, ma ciekawy team, bardzo aktywny, mają też produkty, które zarabiają same na siebie, już tak mówiąc krótko, także warto brać udział w Zili i warto walczyć o nagrody. Na ciebie było to na tyle, zostawiam Was z energią, zostawiam Was z pozytywnym nastawieniem, robimy swoje, łapa w górę Dzięki za uwagę. Hej, ekipa.